Cześć, cześć, cześć. No, ta dzisiejsza lekcja jest genialna. Nie mogę powiedzieć, że ją uwielbiam, bo po prostu to robimy jako pierwszą lekcję, pierwszą dla ciebie lekcję i jedyną w swoim rodzaju. Genialne jest dlatego, że to jest po prostu coś pięknego, co będziemy tutaj tworzyć, bo tak naprawdę, tak jak już sobie powiedzieliśmy wcześniej, możemy się oderwać od myślenia takiego teoretycznego, w stylu mam skalę taką, taką, muszę używać tutaj dźwięków takich, 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 tak nie wiadomo jakich. To oczywiście jest ważne w przypadku, tak jak już mówiliśmy, grania solówek do tych rzeczy, do tych riffów, prawda? Bo nie możemy z kolei, że tak powiem brzydko, z dupy sobie zagrać dźwięki solówkowe do tego riffu, który tworzymy. Można odnieść wrażenie, że na przykład Slayer często ma solówki, które są zupełnie wyssane z palca. Solówki z tu. No, niby okej, dobra, można też tak w ten sposób grać. Zawsze to jest jakaś alternatywa dla grania takiego przemyślanego. Natomiast tak. Power chordy, powiedzieliśmy sobie o nich. Generalnie używa się układu kwinty, czyli na przykład na najgrubszych strunach 3-5. Wspaniale, zarąbiście, można tak używać. I teraz ćwiczenie na power chordy sobie już będziemy sobie za chwileczkę grali. Tylko właśnie. Jedna rzecz to jest to, że my używamy tych kwint czy kwart. No zależy kto co lubi. Tak jak mówiłem, najczęściej używa się kwinty. To nie znaczy, że musisz też używać kwinty. Absolutnie nie. Najczęściej się tego używa. To jest jeden filar. Po prostu gramy, łapiemy konkretne dźwięki. Drugi filar to jest filar rytmiczny, bo my teraz ten power chord, on sam z siebie jest średni. No nie wiem, załóżmy, gram zupełnie bez rytmu, bez powtarzalności, bez niczego. No, brzmi to tak, jakby ktoś sobie ćwiczył łapanie power chordów, bo to brzmi, no dobra, kwinta, słuchajcie, kwinta z oktawą, brzmi tak średnio, ale no trzeba tutaj jakoś ubrać teraz to w jakiś taki, że tak powiem, powtarzalność. Riff ogólnie. Power chord to jest to, jak łapiemy dźwięki, a riff to jest to, jak my go gramy rytmicznie. Tak można w skrócie określić, co to jest riff, bo riff charakteryzuje się tym, że ma powtarzalność, czyli na przykład chociażby, uwaga, posłuchaj to. To jest riff zagrany jeden raz, ja to nazywam kółkiem, jedno kółko zagrane, czy można powiedzieć jeden riff, jedna fraza tego, po prostu jeden riff. To jest akurat riff introwy, tak na przykład na próbach, jak jesteśmy na próbie, zagraj riff z intra, no to jest właśnie ten riff intra. Okej, okay, bardzo fajnie. Czyli jak widać, rytm jest bardzo ważny. Rytmika, granie tutaj tych wartości rytmicznych zawsze jest taka sama. Ten motyw jest zawsze ty, dy, ty, 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 ty. Zawsze jest tak samo. Oczywiście tu możemy rozważać jakieś progresywne wersje różnych stylów muzycznych, które nie trzymają się konwenansów zupełnie, mają zupełnie mnóstwo różnych jakichś nieskończonej ilości riffów, które się ciągną przez cały utwór, ale powiedzmy o takich rzeczach to już jest też troszeczkę skrajność pod względem formy, prawda? Zwykle się przyjmuje zwrotka, intro, zwrotka, refren, prawda? Zwykle tak się przyjmuje, to jest najprostsze, ale najprostsze rzeczy są zwykle najlepsze. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żebyś nie myślała, że gram prosto, to znaczy, że jestem do dupy, bo ja gram proste rzeczy. Nie, zwykle właśnie najprostsze rzeczy są najlepsze, najbardziej wpadające w ucho, najbardziej zapamiętywane. Taka jest, no, taka jest prawda. Taka jest prawda, prawda, prawda. Tak więc dobra. Weź gitarkę w dłoń. Zrobimy, żeby nie było podobne, bo to, co grałem, był Wickerman. Żeby nie było podobne do Wickermana, możemy zagrać na struna piąta i czwarta. Struna piąta na piątym progu, struna czwarta na siódmym. Dla ułatwienia zrobimy sobie wartości rytmiczne równe ósemki.
Ósemka to w skrócie na jedno uderzenie metronomu uderzamy dwa dźwięki. To jest w bardzo dużym skrócie. Gramy tych dźwięków 8. Jeżeli takt ma 4 ćwierć nuty, czyli 4 uderzenia metronomu, raz, dwa, trzy, cztery, to na każde uderzenie metronomu gramy dwa dźwięki. Ty, 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 ty. Czyli łącznie gramy ich 2 razy 4 jest 10. Nie, 2 razy 4 jest 8. Gramy 8 dźwięków wtedy. To jest dla prostszej rachuby bardzo dużo utworów właśnie w ten sposób, też bardzo dużo riffów, dużo kapel w ten sposób po prostu gra. No bo to jest prosty rytm, jest generalnie bardzo w modzie i w cenie. Dobra, czyli gramy tak. Najpierw zrobimy prostą wersję. 8 razy 5, 7. Czyli 8 uderzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I przechodzimy z tego od razu do 1, 3, 3. Na tych samych strunach, na strunie 5, 4. Czyli dobra, 8 tu, 8 tu, koniec riffu. Czyli to będzie jedno kółko. Tłumienie nadgarstkiem koniecznie, uderzanie piórkiem w dół. Niech nic mówić, ale na przykład to mi przypomina w tym momencie jakiś utwór, jakieś intro, jakiś fragment czy zwrotka jakiegoś utworu. Nie wiem dokładnie jakiego. Stylistycznie po prostu i pod względem formy, po prostu zapętlenie. Przez jeden takt jeden power chord, przez drugi takt power chord. Oczywiście można by teraz się pokusić, dobra, w kółko to samo? Co ten Wojtek? Zapłaciłem za kurs i gram w kółko to samo. To taki joke. Ale teraz wypadałoby podejść jeszcze do tego, dobra, używam power chordów, prostota, ok, ale teraz wypadałoby na przykład jakoś to zakończyć inaczej. Generalnie zasada jest taka, że gramy trzy razy, trzy kółka tego riffu, czyli 8 uderzeń tu, 8 tu, to jest jedno kółko. 8 uderzeń tu, 8 tu, to jest drugie kółko. 8 uderzeń tu, 8 uderzeń tu, to jest trzecie kółko. I za czwartym kółkiem robimy jakieś przejście. Przejście, zakończenie, wypuszczenie dźwięków, flażolet, cokolwiek. Tak samo robi zwykle perkusista przy którejś czwórce. Gra trzy razy, trzy takty, trzy riffy gra, przy czwartym robi przejście. Czasem robi przy drugim, czasem przy ósmym. No, oczywiście w zależności od stylu muzycznego, od tempa, od rodzaju utworu, od zamierzenia wykonawcy i tak dalej, od metrum też, prawda, czy to jest 5 czwartych, czy to jest... zwykle przy 5 czwartych to też raz, dwa, trzy, cztery, pięć taktów po 5 czwartych. A dobra, czyli spróbujmy teraz sobie poćwiczyć. Dalej łapiemy struna piąta i czwarta, 5-7. Tu 1-3, czyli 8 razy uderzamy tu, 8 tu, w dół kostkujemy. Będę liczył, będę mówił, który to jest raz. Raz. Dwa. Trzy. I teraz będzie 4. Tam, tym, tym. O, dobra, to akurat nie przemyśliwałem tego wcześniej, nie wymyślałem tego wcześniej, żeby teraz przeszpanować. Po prostu ręce troszeczkę same poszły, a poza tym, tak jak mówiliśmy wcześniej, fajnie się przesuwać o dwa progi w dół albo w górę. To zwykle się trafi na jakiś fajny dźwięk. Oczywiście to nie można powiedzieć, że zawsze tak go się trzymać, bo prawda, Wojtas tak powiedział. Nie, ale generalnie łatwiej to jest znaleźć, jeżeli to jest ciekawie to brzmi, ciekawsze będzie rozwiązanie, jeżeli będzie o dwa... Przynajmniej dwa progi w prawo albo w lewo. Czyli na przykład, jeżeli gramy na piątym progu, to przeskakujemy na przykład na trzeci. Oczywiście bawić się też musisz, czyli do ciebie też należy to, żeby pokombinować. No na przykład, dobra, zagram teraz tą końcówkę. Ostatni, trzecie kółko zagram i czwarte. Też może być tak, albo czwarte kółko były takie. Oczywiście tu musimy też wyczuć, kiedy się kończy ten takt.
Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Koniec. Okej, okay, bardzo to ciekawie brzmi. No fajnie, no można powiedzieć, nic żeśmy nie wymyślili niesamowitego. Czyli w skrócie gramy po prostu piąta, czwarta struna, 8 razy, 5, 7, 8 razy. 3, 5, po prostu wypuszczam, żeby przebrzmiało przez 4 uderzenia tego wcześniejszego, czyli raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa, trzy, cztery. Ok, albo możemy skończyć dla łatwiejszej rachuby, że tu gramy 8 razy, tu gramy 4, tu gramy 4. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Też może być coś takiego, prawda? Więc poćwicz to, przegrajmy to jeszcze raz. Jeszcze raz zagrajmy może całość, czyli 4 łącznie kółka. 3 razy, tak jak mówiliśmy, i za czwartym razem to przejście. Uwaga, i jedziemy. Raz, 2, 3, 4. O, no właśnie, to nie było to. Jeszcze raz jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Drugie kółko. Trzecie kółko. Teraz będzie czwarte. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz spróbujmy to zagrać. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. No tutaj też można skrócić, oczywiście to nie, nic nie stoi na przeszkodzie, że można skrócić, bo tutaj na przykład zagrałem 4 razy, ale dobra, zagrajmy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Dwa. Trzy. Cztery. Okej, okay, wychodzi, wychodzi bardzo, bardzo ładnie. Tutaj zagrałem. A możemy oczywiście puścić. Byleby po prostu się zmieścić w czasie, żeby ta powtarzalność była. I oczywiście kończymy na tym. I jeszcze raz gramy ten riff, tak żeby. Cicho tutaj. Tak, żeby ta tak, żeby ta powtarzalność była cały czas jakby wyraźna, żeby zawsze na raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, a nie, że na przykład tu urwę jakiś dźwięk i wtedy zaczynam przesuwać, cały mi się troszeczkę przesuwa. Powinno być dokładnie raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli urwę jakiś dźwięk, to zagram wtedy raz, 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 dwa, trzy, cztery, tutaj wtedy się rozłazi nam cały ten system, prawda, czyli że dokładnie musi się kończyć fraza w tym miejscu, co się kończyła. No nie? Za każdym razem. Tak jakby chociażby ten Wicker Man. I. Tak więc myślę, że to wszystko jest jasne. Twoim zadaniem byłoby tutaj na pewno pokombinowanie z tym układem. Już nawet, dobra, możemy sobie zostawić rytmikę 8 razy, 8 razy, ale pokombinowanie teraz z układem palców. Na przykład zacząć od 10-12.
Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, cztery. To zagrałem na przykład po prostu dłużej na 5-7. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Myślę, że zdaję sobie sprawę, że to jest olbrzymia różnorodność dźwięków, naprawdę olbrzymia różnorodność kombinacji, jakie możemy zagrać i w zasadzie, gdyby była ograniczona liczba kombinacji, to by pewnie już została wykorzystana i pewnie już nawet byłoby tak, że już by się nowi gitarzyści, nowi muzycy nie rodzili, by nie grali, ponieważ by już, to już wszystko już jest wymyślone. Czasem jest tak, tak się mówi, o, to już wszystko już zostało odkryte, style muzyczne i tak dalej, gatunki, połączenie dubstepu z metalem, rapu z rockiem i tak dalej, prawda? Poniekąd tak, dużo jest kombinacji, ale samych kombinacji riffów i samego tworzenia różnych piosenek jest multum, jest nieskończona liczba tak naprawdę, bo jako wartości zmienne to mamy dźwięki, to jest jedna rzecz. Czas trwania utworu, tonacje, które mamy użyte do tego, rytmikę, którą używamy do grania, prawda? Tu gramy ósemkami, a można było na przykład grać... Gram właściwie po tych samych progach co wcześniej, ale gram różny rytm. To już zupełnie inaczej brzmi. Już delikatna zmiana. Zmiana uderzenia kostką powoduje nam diametralną zmianę samego utworu. Już nie jest podobny do tego wcześniejszego. Już jest bardzo duża różnica. Poćwicz sobie to, co graliśmy na strunach 6-5, 5-4, 4-3, na tych czterech strunach sobie poćwicz. Koniecznie ten układ, co graliśmy wcześniej, pierwszy. Poćwicz sobie z metronomem, poćwicz sobie w szybszym tempie. Poprzesuwaj cały ten układ, naucz się tego przesuwania, czyli po prostu zaczynaliśmy od 5-7, to teraz zaczniemy od 7-9, ale przesuwamy się 3-5, 5-7. Ten układ sobie przesuń w tą stronę, najlepiej w tą stronę się przesuwać. Spróbuj inne rytmy. Spróbuj. No to wtedy już nie będzie tak, jak mówiliśmy, że mamy 8 uderzeń, tylko... Nawet te same, cały czas nawet możesz tkwić tylko i wyłącznie w tym pierwotnym, co graliśmy, te parę kółek. Poćwicz, zostawiam Cię z tymi ćwiczeniami, na spokojnie, rytmy, musisz powymyśleć też sobie samemu rytmy. Na przykład bierzemy ten, jeszcze o tych rytmach powiemy sobie i do następnej lekcji się przenosimy. Na przykład pierwotny rytm był po prostu, że graliśmy 8 uderzeń. 2, 3, 4. Bez żadnych pauz. Tu sobie spróbuj zrobić na przykład uderzyć 4 razy, tak na pałę. Chwilę przerwy sobie zostawić. Najlepiej sobie stukać nogą. Tym. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 Czyli grasz cztery uderzenia, cztery nie grasz.
Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Możesz na przykład zagrać. Czyli patataj. Tydydym, tydydym. Tydydym. Czyli patataj przez część taktu, przez drugą część nie. Patataj, patataj. Patataj, 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 patataj. Tydydym, tydydym. Tydydym, tydydym. Chociażby coś takiego. Zacznij rozwijać, zacznij tworzyć swoje. Bo tutaj, tu właściwie nie ma ograniczeń, bo tu możemy zrobić cokolwiek. Albo jeszcze inaczej. Cały czas gram ten sam power chord. 5-7-1-3. 5-7-1-3. I do Ciebie należy powyszukiwanie sobie tych swoich rytmów. Bardzo bym chętnie, bardzo mocno bym Cię zaprosił do tego, żeby nagrać to. Żeby nagrać te rytmy, ponieważ tutaj, tak jak już sobie też mówiliśmy, czy będziemy sobie jeszcze mówić, nagranie tego i odsłuchanie. Zrób takie ćwiczenie, koniecznie, dobra, jeszcze raz, stop. Zrób takie ćwiczenie, nagraj te rytmy, różne, parę różnych rytmów, oczywiście starać się trzymać w tempie. Raz, dwa, trzy, cztery, ty, dy, dym, ty, dym, 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 ty, dym. Żeby w równym tempie było, nagraj sobie to i przyspiesz później. W riperze można to przyspieszyć tempo, o połowę przyspieszyć, dwa razy przyspieszyć na przykład, o pół przyspieszyć, czy dwa razy przyspieszyć po prostu, półtora raza przyspieszyć, albo dwa razy przyspieszyć, posłuchaj jak to brzmi. Oczywiście, jeżeli mam duże przerwy czasowe, poćwicz różne te power chordy. Równie dobrze może być po prostu zagrane. Możemy to w ogóle ćwiczenie jeszcze uprościć. Grać, wymyślać swoje power chordy, swoje rytmy, przepraszam, swoje rytmy wymyślać na tym 1-5-7. Nagraj to. Puść w przyspieszonym tempie. Nagraj to i pójdź w przyspieszonym tempie, albo w zwolnionym. Czyli z takim puszczeniem. Poćwicz sobie jeszcze, wymyśl sobie jeszcze z pięć różnych rytmów. Pamiętaj tłumieniu nad garstkiem. Nagraj i odsłuchaj w przyspieszonym tempie. Albo odsłuchaj w oryginalnym tempie po prostu. Tak więc to jest super. To jest po prostu, to już jest kopalnia. To właściwie tak naprawdę moglibyśmy siedzieć tutaj godzinami, latami, miesiącami w rozwijaniu tych różnych motywów, tych różnych riffów, bo jeżeli na przykład tutaj co stworzyliśmy, te riffy, to byłby na przykład zwrotka, to teraz do tego jakiś riff refrenowy. A jeżeli mamy refrenowy, to później wypadałoby może zrobić jakiś podkład pod solo, jakieś intro, zakończenie. I wtedy riff zwrotkowy, riff refrenowy, riff intro, riff pod solo, mamy właściwie utwór. Więc to jest super, mega fajna zabawa, tak naprawdę super, mega fajna zabawa. A my teraz przejdziemy do utworów, które będziemy sobie razem grali. Tak więc do zobaczenia w następnej lekcji. Trzymaj się, cześć!